Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 lipca 2014 roku wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności artykułu 101, paragraf 1, zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim nie przewiduje jako podstawy uchylenia prawomocnego mandatu karnego w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego stanowiącego podstawę ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym z artykułem 190 ust. 4 Konstytucji, orzeka. Artykuł 101, paragraf 1, zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 395, w zakresie, w jakim pozbawia ukaranego prawa do uchylenia prawomocnego mandatu wydanego na podstawie aktu normatywnego, o którego niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą orzekł Trybunał Konstytucyjny, jest niezgodny z artykułem 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan sędzia Stanisław Ryman. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Wnioskodawca jako przedmiot kontroli wskazał artykuł 101, paragraf 1, zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepis ten stanowi, że prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Trybunał stwierdził, że problemem konstytucyjnym w niniejszej sprawie jest zbyt wąskie w perspektywie artykułu 190 ust. 4 Konstytucji określenie przez prawodawcę przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu. Niniejszy wyrok odnosi się wyłącznie do artykułu 101 paragraf 1 zdanie pierwsze in fine KPW stanowiącym za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Przesłanka ta pozbawia ukaranego prawa do uchylenia prawomocnego mandatu wydanego na podstawie aktu normatywnego, o którego niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ocena zgodności aktu normatywnego z artykułem 190 ust. 4 Konstytucji w sprawie takiej jak niniejsza wymagała udzielenia kolejnej odpowiedzi na następujące pytania. A. Czy zakwestionowany przepis odnosił się do wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia w rozumieniu artykułu 190 ust. 4 Konstytucji? B. Czy na gruncie zakwestionowanego aktu normatywnego lub innego aktu znajdującego odpowiednie zastosowanie de lege lata istnieje możliwość wznowienia postępowania w rozumieniu artykułu 190 ust. 4 Konstytucji? C. Czy ograniczenie zasad lub trybu realizacji konstytucyjnego prawa z artykułu 190 ust. 4 Konstytucji spełnia wymagania stawiane przez konstytucyjny test dozwolonych ograniczeń praw podmiotowych? Trybunał stwierdził, że prawomocny mandat karny jest innym rozstrzygnięciem w rozumieniu artykułu 190 ust. 4 Konstytucji. Przemawiają zatem wcześniejsze ustalenia Trybunału odnoszące się do istoty, specyfiki i konstytucyjnej kwalifikacji postępowania mandatowego. Aktualność zachowują te ustalenia dokonane w wyroku o sygnaturze SK 3803. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ani zakwestionowany przepis, ani żaden inny przepis KPW nie dają podstaw do uchylenia prawomocnego mandatu karnego z tej przyczyny, że został on wydany na podstawie normy uznanej następnie za hierarchicznie niezgodną z normą wyższego rzędu. Należało bowiem uwzględnić, co następuje. Po pierwsze,
Prawodawca nie przewidział mechanizmu uchylenia prawomocnego mandatu karnego w oparciu o przesłankę, o której mowa w artykule 190 ust. 4 Konstytucji. Zaskarżony przepis w obowiązującym i badanym brzmieniu ogranicza się jedynie do wypadku, w którym grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Po drugie, specyfika postępowania mandatowego oraz zasady nabywania przez mandat karny cechy prawomocności powodują, że ukaranemu nie mogą przysługiwać środki odwoławcze takie jak apelacja i zażalenie. Po trzecie, w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania mandatowego ani postępowania przeprowadzonego na podstawie artykułu 101 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenie i zakończonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego, ponieważ orzeczenie to nie kończy prawomocnie postępowania sądowego. Po czwarte, uchylenie prawomocnego mandatu nie jest możliwe również w trybie nadzoru nad postępowaniem mandatowym. Ukarany prawomocnym mandatem karnym nie może skorzystać z żadnego środka proceduralnego zmierzającego do wydania w zakończonej sprawie nowego rozstrzygnięcia opartego na stanie prawnym ukształtowanym wskutek wejścia w życie orzeczenia Trybunału. W warunkach niniejszej sprawy nie doszło zatem do wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do zasad lub tytułu wznowienia postępowania, o których mowa w artykule 190 ust. 4 Konstytucji, ale do całkowitego pozbawienia w ustawie możliwości realizacji przez jednostkę jej konstytucyjnego prawa. W stanie prawnym, w którym ingerencja prawodawcza w wykonywanie konstytucyjnego prawa podmiotowego jest na tyle głęboka, że dotyka istoty tego prawa, przekreślając tym samym sens ochrony konstytucyjnej, nie jest konieczne badanie przydatności, niezbędności i proporcjonalności sensu stricto. Prawodawca przekroczył bowiem ramy wyznaczone przez artykuł 190 ust. 4 Konstytucji. Tym samym naruszona została instytucjonalna gwarancja skuteczności wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Konkludując, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że artykuł 101, paragraf 1, zdanie pierwsze KPW nie gwarantuje możliwości przywrócenia stanu konstytucyjności po uprawomocnieniu się mandatu karnego i narusza wskazaną w sentencji niniejszego wyroku normę konstytucyjną. Do czasu nowelizacji sądy powszechne będą konstytucyjnie zobowiązane do zapewnienia prawidłowego stosowania środka, jakim jest uchylenie prawomocnego mandatu zgodnie z artykułem 190 ust. 4 Konstytucji. W związku z tym, jak Państwo zauważyliście, wyrok nie został odroczony. Wykonanie wyroku nie zostało odroczone. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Wyrok jest ostateczny. Wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu.